Sebastian, tak się ten mecz się potoczył, no, że można cię nazwać bohaterem tego spotkania. Dwie twoje bramki przesądziły o waszym zwycięstwie. Bohater jest za dużo powiedziane, bo cała drużyna pracuje nad tym i sami wszyscy ci, co byli zgromadzeni na meczu, to wszyscy widzieli, że jesteśmy w wysokiej formie i oby to podtrzymać w następnym meczu. I zachęcam kibiców, żeby przychodzili na mecze, bo dodają... Jakie w ogóle podejście do tego spotkania? Czy podeszliście do niego tak jak no, do meczu o stawkę, czy to jednak taki element jeszcze przygotowań przed ligą? Znaczy, mecz jak mecz. Gramy na 100% i o wygraną. A to, że dzisiaj akurat... No tak jak wszyscy widzieli dzisiaj, że gra się działa i... No i z tego zwycięstwo po prostu. A to, że wyszliśmy dzisiaj zmotywowani, bo chcieliśmy się pokazać jak z najlepszej strony z przeciwnikiem pierwszoligowym, bo w końcu awansowali tak jak my. No i widocznie nie odstajemy od nich. Samo było widać, że było ok. Jesteśmy zadowoleni z następnego awansu do następnej rundy. To jeszcze jak sądzisz, na co was będzie stać w tym pierwszoligowym sezonie? Skład jest chyba troszkę mocniejszy jednak, tak patrząc. No jeszcze nie wszystkie transfery dociągnięte do końca, ale jeżeli to się wszystko uda zrealizować, no to chyba będzie nie najgorzej. Tak, tam jest paru chłopaków, którzy mają przyjść do nas. Mam nadzieję, że to będą wzmocnienia, większa konkurencja będzie na różnych pozycjach, bo przedtem ciężko było na niektórych pozycjach, bo jedna osoba była, tu kontuzja i nie miał kto wejść za nią, a będzie potrzebna na pewno taka osoba, no i trener na pewno i sztab szkoleniowy zadbali o to, żeby ktoś przyszedł, żeby nam pomogli walczyć w pierwszej lidze i zobaczymy jak to będzie. Ale takim celem nadrzędnym jest utrzymanie, czy raczej jakaś taka walka w środku stawki? Znaczy my zawsze wychodzimy na boisko i gramy na 100% i gramy o wygraną, a jak wyjdzie to się dopiero okaże po całej rundzie. Na razie nie jest źle, można tak powiedzieć.